Witaj! Dzisiaj przedstawiam Wam historię Pinewood Computer Core. Także Pinewood Computer Core obchodzi swoje 13 urodziny. Zapraszam Cię do oglądania. Jak Ci się ten filmik spodoba, to zostaw suba i lajka. Był sobie taki pewien gracz. To Kaisho. Przegląda sobie YouTube'a, YouTube'a i YouTube'a. Nagle znalazł filmik o Roblox. Postanowił założyć swoje konto w serwisie Roblox. To Kaisho założył swoje konto w Roblox. Obczajał sobie gry w Roblox. Dowiedział się także o Roblox Studio. Myślił, że nada się do twórców gier Roblox. Kilka dni później. To Kaisho wraca ze szkoły i kontynuuje swoją grę. Siada przed komputerem i niech teraz on coś powie. Coś mi nie wychodzi. Może znajdę poradnik na YouTube. Tydzień później, dokładnie 11 listopada 2009 roku, to Kaisho kontynuował budowę swojej gry w Roblox. Oglądał codziennie poradniki i mu wyszło coraz ładniej grę w Roblox. 12 dni później, dokładnie 23 listopada, to Kaisho spędzał godzinami, aby skończyć grę. Po kilkunastu minutach skończył swoją pierwszą grę. Jej! Ucieszony to Kaisho. Skończyłem swoją pierwszą grę. Wystarczy tylko dać nazwę. Myślał nad tym to Kaisho. Już wiem. Pinewood Builders. Powiedział to Kaisho. Era powstania, trwająca od listopada 2009 roku do października 2010 roku. Minęły czasy. To Kaisho z jego kolegą grali w jego grę. Natomiast 8 stycznia 2010 roku... mówi kolega to Kaisho. Dobry plan! Mówi to Kaisho. Natomiast kilka dni to Kaisho reklamował swoją grę na popularnych portali społecznościowych w 2010 roku. Przez te dni jego gra zyskała od 5 do 10 osób dziennie. Jednak dla to Kaisho była za mało. Postanowił dodać jakieś rzeczy ułatwiające grę ludziom. 12 lutego 2010 roku to Kaisho tego dnia miało od 10 do 20 graczy na swojej grze dziennie. Gra o nazwie Pinewood Builders podobała się graczom. Udostępniali i reklamowali ją na portalach społecznościowych. Era nieprzyjemności, trwająca od października 2010 roku do stycznia 2011 roku. 25 października 2010 roku był pierwszy atak hakerów na Pinewood Builders. 7 października 2010 roku hakerzy planowali atak na Pinewood Builders. To Kaisho nie wiedział, co robić. Próbował zatrudnić helperów. Ten atak hakerski był dlatego, że była większość graczy z gier Roblox. Atak hakerski trwał 13 dni, do 7 listopada 2010 roku. Później, 20 listopada 2010 roku, to Kaisho dodał gaśnicę, ponieważ paliły się rzeczy i nie było możliwości ugasić. Natomiast 13 grudnia 2010 roku wybuchła wojna gaśnicza. To Kaisho zbanował graczy, co robili wojnę. Era tragiczna, trwająca od czerwca do lipca 2011 roku. 29 czerwca 2011 roku wybuchł pierwszy tragiczny pożar, spowodowany większą temperaturą reaktor core. Wyniosła powyżej 4000 stopni i paliło się wszystko, co się znajdowało. Na szczęście to Kaisho wybudował rakiety przeciw pożarom. Ludzie po dowiedzeniu się o tym 5 lipca 2011 roku ludzie uciekali do rakiet. Brakowało miejsca w rakietach.
9 lipca 2011 roku Pinewood Computer Core został wybuchnięty. Nic nie zostało po wybuchu. Era drogowa, trwająca od listopada 2012 roku do maja 2013 roku. Tokaiszo w swojej grze miał duże wypadki. Postanowił dodać ograniczenie prędkości do 160 km na godzinę. 20 listopada 2012 roku Tokaiszo dodał ograniczenia prędkości do 160 km na godzinę. Mimo to gracze nie przestrzegali przepisów. 11 stycznia 2013 roku postanowiono dodać rangę security i dodać pistolety za kredyt, waluta w grze. Od 16 stycznia 2013 roku, gdy łamał przepisy gracz, to go zabijali. W maju 2013 roku, gdy ruszyliśmy pociąg, to na samym początku widzieliśmy ograniczenie do 60 km na godzinę. W dalszej drodze było do 160 km na godzinę. Gracze Pinewood Computer Core zdenerwowali się, ponieważ było mało broni. W lipcu 2015 roku Tokaiszo dodał Game Pass OP Weapons. Tam był zestaw broni, znajdowały się 4 pistolety i 1 broń niebezpieczna. Ta 1 broń można było zabić gracza w 2 hity. 11 maja 2016 roku został zmieniony dźwięk włączania pociągu i ruszania nim. Era zmian, trwająca od sierpnia 2017 roku do października 2017 roku. 17 sierpnia 2017 roku został dodany nowy pociąg, nuklearny pociąg. Można było podpalić strzały, które wybuchają po podpaleniu ich. Można było od tego zginąć. Tokaiszo we wrześniu dodał UFO i nowy event Alliance Beacon to Facility. Ludziom to bardzo się spodobało. Od października 2017 roku liczba graczy wyniosła od 60 do 90 graczy dziennie. 3 marca 2018 roku został zmieniony model pociągów dostawczych, osobowych i nuklearnych. 15 sierpnia 2021 roku Tokaiszo zmienił ograniczenie prędkości z 160 km na godzinę do 110 km na godzinę. Gdy już ruszyliśmy pociąg, widniał tylko napis ograniczenia prędkości do 110 km na godzinę. Jak był zakręt, to widniał napis slow. Era youtuberowa, trwająca od lipca 2022 roku do teraz. Mówię o siebie jak coś. Był pewien gracz z głową pigi i zielonymi ubraniami. Zastanawiał się, czy rozpocząć karierę YouTube, tak jak inni ludzie. 23 sierpnia 2022 roku założył kanał Lamazek Pinewood. Chciał nagrywać Stop Ham i poradniki, tylko był mały problem. Nagrywał telefonem. Myślał, że wszystko wyjdzie ok, ale rzeczywistość mówi prawdę. Był mały rozmiar filmu. Jego wyświetlenia na filmikach wyniosła od 3 do 40 osób dziennie. 3 września 2022 roku był przedostatni filmik, który nagrywał telefonem. Pobrał OBS Studio, to taki program do nagrywania filmów, i przygotowywał pierwszego live'a. Jak zrobił live'a, to liczba osób wyniosła od 1 do 3 osób. Było to za mało. 12 września 2022 roku wyświetlenia na filmikach Lamazka Pinewooda wyniosła od 50 do 200 osób dziennie, przez to, że nagrywał OBS-em. 15 października 2022 roku Lamazka Pinewooda spotkało to Michal J. Pisał komentarze, żeby nie wyzywał od debili i od baranów, bo to niemiłe. Obserwował jego filmiki aż do 8 października 2022 roku. 8 października 2022 roku Lamazek Pinewood zablokował użytkownika Michal J. Dlaczego? Bo dużo przesadza. No i w sumie to tyle z dzisiejszej historii.
Zostaw suba i lajka, bo ten projekt zajął mi 6 dni. Mam nadzieję, że to docenisz. I tak naprawdę dobijamy 150 subów do końca października. Witamy się w następnym odcinku. Pa!